trener Marcin Manelski. Panie trenerze, przed chwilą zakończyło się spotkanie z Wierną Małogosz. Wygraliście 2-0. Po raz pierwszy w tej rundzie zdobyliście dwie bramki. Po raz kolejny na zero z tyłu. Jakie takie pierwsze na gorąco wrażenie po tym spotkaniu? No, na pewno cieszę się, że w końcu szliśmy bramki. W końcu, że wygraliśmy, tak? Dopisujemy sobie kolejne 3 punkty. Ale co najbardziej mi cieszy, postawa drużyny. Fizycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Tu naprawdę jeszcze raz duże gratulacje chłopaków. W pierwszej połowie ta wasza gra nie wyglądała najlepiej, zwłaszcza początkowa faza, kiedy tam przeciwnik i końcówka pierwszej połowy, kiedy przeciwnik dochodził do takich sytuacji i groził w waszym polu karnym. W drugiej połowie zagraliście bardziej agresywnie i z większym polotem. Z czego to wynikało? Znaczy, wynikało to z klasy przeciwnika, co by nie mówiąc. Wierna jest takim niewygodnym przeciwnikiem i oni każdą odebraną piłkę posuwali do przodu. Dwa, trzy razy bardzo poważnie zagrozili, no ale Marek bardzo dobrze stał na wysokości zadania. No to w przerwie mówię, powiedzieliśmy sobie, skorygowaliśmy poszczególne te elementy. No wyszło drugie połowy zdecydowanie lepiej i stąd ten sukces. Te 3 punkty i łącznie 22 punkty w tabeli to już jest taka ilość punktów, które dają wam jakiś spokój? Nie ma spokoju, bo to nie ma czym, mówię, no my musimy cały czas, mamy swoje cele i konsekwencje. Dzisiaj możemy się pocieszyć, tak, a za tydzień, mówię, kolejny ważny mecz w Wolbromiu, także tam będziemy szukać punktów. Tak jak powiedziałem, w każdym meczu będziemy szukać punktów, bo do utrzymania jeszcze daleka droga. Powiedział pan kiedyś, że chciałby, żeby z Bochni zrobić taką twierdzę trudną do zdobycia. Dzisiaj potwierdziliście, że ciężko wam strzelić tutaj tę bramkę i ciężko wam odebrać punkty, ale jednak chyba szkoda tych punktów z Libiążem. Znaczy z Libiążem, no i z Baniem, ale to mówię, to się nie wróci, tak? Także mówię, my patrzymy cały czas do przodu i mówię, no tabela. Myślę, że na koniec nic mam i my będziemy się utrzymać. Dlaczego nie zagrał, znaczy w zasadzie zagrał tylko 3 minuty, a dlaczego pomija pan w pierwszym składzie Sebastiana Turczyna, który w zeszłej rundzie był zawodnikiem chyba najbardziej kreatywnym w tym zespole? Znaczy ja powiem tak, że my chciałbym, żeby stworzyć drużynę, tak? I Sebastian myślę, że też zrozumie, że poprzez ciężką pracę dostanie swoją szansę, wykorzysta na pewno ją, a mówię, ja chciałbym mieć 16-18 zawodników równorzędnych, tak? Dzisiaj przykład Jarka Siwka, tak, i który bardzo dużo wniósł. Ja w ofensywie mam naprawdę duży wybór, dlatego muszę to rotować i umiejętnie myślę, że przyjdzie czas na Sebastiana. Wracając do Sławka, do Jarka Siwka, bardzo dobry mecz. To chyba też w jakiś sposób panu rozwiązał problem, jeżeli chodzi o przynajmniej obstawienie jednego skrzydła. No myślę, że tak, no bo co by nie mówiąc, no nie jestem zadowolony do końca z naszych, szczególności prawej strony, tak, no to trzeba mówić też po imieniu. I Jarek akurat na lewą stronę się bardzo dobrze zagrał, dał z siebie wszystko i tak to powinno wyglądać. Myślę, że pozostali też do tego dołączą i można myśleć o czymś więcej niż tylko utrzymanie.